Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox, proszę was przesrdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku się po raz kolejny Wiedźmin 1 edycja rozszerzona. W poprzednim odcinku próbowaliśmy rozkminić, jak mogę, kurczę, przejść dalej wątek fabularny. Aktualnie jestem przy ognisku, przy którym spróbujemy przemedytować do dnia, aby kupiec Lothlórien był dostępny. Aktualnie chciałbym zobaczyć umiejętności. Czy mogę coś ulepszyć? Nic nie możemy. Prześpimy się. Do której to godziny? Jak to się w sumie robiło? A tutaj. Północ to nie. Może jakoś do południa. No to na przykład tutaj byłoby ładnie. Chciałbym jakąś poranną godzinę, może ten kupiec będzie dostępny. No, powiem, że byłoby w końcu miło, gdybym mógł jakieś zadanie wykonać. No jest 13, no jeżeli go tam nie będzie, to naprawdę nie wiem, co zrobię. Ale warto wiedzieć, że przy misiu kudłaczu jest właśnie ognisko. Bo tamtego ogniska przy kopli w ogóle nie widziałem, więc nie wiem, czy ono tam jest, czy go nie ma, czy jak to ma wyglądać, jest problem. Problem też jest z kowalem, no bo nie wiem, który będzie w stanie wykonać dla mnie odgromnik. Bo żaden nie chce ze mną rozmawiać, ani nie mam opcji poproszenia ich o odgromnik, tylko mam opcję o towary albo o pokazanie ich. Nie, oczywiście oni mi nie pokażą, bo nie jestem ani na polecenie nikogo, ani ich sojusznikiem. Jest problem, ale niech już będzie, idziemy na tą groblę. I trzymam kciuki, że będzie ten zastrany handlarz Lothlórien. Czy jak on tam już miał, bo inaczej mogę się zdenerwować. No i tam go nie ma. Zajebiście. Kupiec, lisak. I gdzież ten kupiec niby chodzi? Lepiej zachować czujność. W czasie wojny byłem w oddziałach specjalnych. No kupiec, no on jest tym. Moje garnki z cintry. Wszystkie rozbite. Przewoźnik to na pewno to też nie on. Kupiec. Muszę wszystkiego doglądać osobiście. Tenerczyk, Redania i Tenerza znów prowadzą wojnę celną. Nie ma to jak okoń. Smażony, rzecz jasna. Doprawdy, wyborna to strawa. Ach, okoń. Szczupak też nie zgorszy. Nie płoszcie ryb, panie. Przecież sami w kółko gadacie. Mnie znają, przyzwyczaiły się. Poza tym to nie ja o szczupakach gadam jak pomyleniec jakiś. Powodzenia. Gdzieś jest niby ten kupiec? Czy on? Tak! Tak? Naprawdę. Podejrzewam, że coś wiesz o salamandrze. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz, Wiedźminie. Zobaczymy. Jeszcze jakieś pytania, czy mogę wracać do pracy? Musimy porozmawiać o twoich interesach z salamandrą. Wiem, że przekupujesz strażników. Kontakty z władzami to normalna część każdego biznesu. Chłopcy dostają ode mnie premię. Jakie masz korzyści? Wyświadczam im tylko przysługę. Nie muszą ślęczeć nad moimi zeznaniami celnymi. Jasne. A teraz wybacz, muszę zarobić na łapówki. Wiem, że zapłaciłeś za uwolnienie magistra. Śmieszne. Sugerujesz, że zatrudniłbym przestępcę? Czemu nie? I miałbym to zrobić na tyle nieporadnie, żeby tropy wskazywały na mnie? Nie żartuj, a teraz zostaw mnie w spokoju. Wierzę ci. Mam do dyspozycji tylko poszlaki, więc na razie nie będę drążył tego tematu. Mądrze, Wiedźminie. Powinieneś częściej polegać na przeczuciach. O, teraz muszę poczekać, że Raymond nawiąże ze mną kontakt. Aha. Nowy poziom przy okazji, no chociaż tyle. Czy jest nowy, dobra. Czyli tak. Z każdym już porozmawiałem tak, jak miało to wyglądać. Ja muszę poczekać, okej. Te sefiry, no się przyda mi ten strażnik, tylko że ja muszę znaleźć rzemieślnika. Ten rzemieślnik gówno mi da. Chyba, że jakieś zadanie poboczne tutaj mam. To nie to, muszę odejść do karczmy i profesor Hazardzisa, to też nie to. Nowe dowody to nie to. Nowe dowody to też nie to, nowe dowody też nie to.
Nic. No nie mam pojęcia, jak ja mogę niby tego zasranego kłupca zdobyć. To nie to, no tego rzemieślnika chcę, no cholera jasna. Że nic z nimi nie mogę zrobić, no bo oczywiście nie jestem na polecenie żadnego z ich znajomych. I gra mi nic nie mówi więcej. Nic nie mogę zrobić. Oho, o co chodzi? Przesyła mnie pan Marlow! Kto to jest? O co chodzi? Mówi, że ma nowe informacje. I żebyś przyszedł do jego domu, jak najszybciej. A Raymond... Dziękuję za wiadomość. Mogę zapomnieć, jak on się nazywa. Myślę, że o to chodzi. Muszę odpowiadać się z Raymondem. No fajnie, czekam na te informacje. Ale podobnie było w sytuacji z... Wiedźmą Abigail chyba. Gdzie wystarczyło tylko wyjść z domu, wejść ponownie i od razu mogłem zrobić dalszą kontynuację zadania, nie czekać ileś tam godzin chyba. Chyba źle poszedłem, tak? Na pewno źle poszedłem. Nie, to zadanie mam zaznaczone. Tak. Co? A, porozmawiamy sobie może. Najlepszym moim przyjacielem w tym przestaniesz padać, cholero. Czego tu szukasz, człowieku? Poznaję okolice. Z kim warto tu porozmawiać? Najbardziej szanuję Vivaldiego, ale nie sądzę, żeby chciał z tobą gadać. Dlaczego? Vivaldi nie cierpi ludzi i tego miasta. I uwierz, ma swoje powody. A czy Zoltan nie może na przykład nam pomóc? Przecież on jest krasnoludem. A czy ten Raymond jest u góry? Proszę, żeby był. Oho, no zajebiście. Może przeczytam zadanie, no bo... No, to przecież mam zaznaczone to zadanie. Kowal. Gdzież był dom... No właśnie, no ja do detektywa Raymonda może muszę pójść, ale czemu mi tutaj Kowala pokazuje? Czego? No nic nie ma. Nowego. O co? Też nic nie ma. To czemu mi ten cholerny znacznik pokazuje? O co tutaj chodzi? To już jest jakiś, nie wiem, śmiech. Witaj, nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Nie tak prędko. Pamiętaj, że pracuję za pieniądze. Mam koszty. Ile jestem ci dłużny? 200 orenów. Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Mam dla ciebie 200 orenów. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Jak to się stało? Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Shani, prawda? Poproszę o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak. Mnie też śledzisz. Taka praca. Bywaj. Muszę umówić się z Shani, załatwić coś tam z grabarzem. Czemu mi Kowala ciągle pokazuje? Tam pasera... Gdzie był dom Shani? Antykwariusz, wiejski handlarz, wiejski kupiec, dom Shani. Przód, lewo, dobra. W sumie trochę tak, jak mnie ten znacznik prowadzi, ale czemu on mnie prowadzi do Kowala? Czemu? No i to jest kompletny... Nie, no już przerywam.
tu nie ruszę do przodu, póki nie przeprowadzę sekcji. I czemu nagle do szpitala Lebiody mam iść? O, to niech już będzie ten szpital. Noż ty kamero jedna. Niech będzie już ten szpital Lebiody. A co, ona tam będzie siedziała, ta Shani? No, coś mi nie pasuje. Niech już będzie. Nie, on już strasznie denerwuje ta gra. Co ona w tym szpitalu miałaby robić? A, jednak jest. Geralt, udało ci się wydostać z więzienia. Nie było łatwo, ale się udało. Słyszałam co nieco o twoich ekscesach. Rzeczywiście miałem trochę roboty. Widzę, że pracujesz w szpitalu. Walczę z zarazą. Nie mam za dużo czasu na pogawędki. Gdzie możemy porozmawiać dłużej? Wynajmuję stację w północnej części miasta. Zajrzyj do mnie wieczorem. Dobrze. Geralt, musimy pogadać. Jasne, słucham. W szpitalu była jakaś awantura, padły trupy. Mam wrażenie, że jesteś w to zamieszany. Geralt, wytłumacz się. Chciałem przesłuchać więźnia. Niestety pogawędkę przerwało wejście kilku zbirów, których ciała potem znalazł stróż. Wiedz, że nie podoba mi się to. Mimo wszystko coś ci powiem. Przypadkiem słyszałam, że więźnia przenieśli w jakieś bezpieczne miejsce. Może to ci pomoże. Dziękuję, Shani, za wyrozumiałość i pomoc. Zawsze do usług. Muszę wykonać sekcję zwłok. Cicho. Nie możemy tutaj nawet o tym rozmawiać. Ostatnio ludzie źle patrzą na takie rzeczy. Fanatyzm zawsze jest wrogiem nauki. To konieczne. Gdzie możemy porozmawiać? Przyjdź wieczorem do mnie na stację. Gdzie mieszkasz? Na stacji, w północno-wschodniej części Wyzimy, przy bramie. Znajdę bez problemu? Przed domem jest placyk z rzeźbą Eskulapa. Przyjdź przed zachodem słońca. Mów szybko, bo nie mam czasu. Wiem, gdzie to jest. Do zobaczenia. Eskulapa, czyli ten duży wąż. Poczekaj. Czyli tak. Musimy dojść do domu Shani przy Eskulapie wieczorem. Jest 14, więc gówno mi to da. Dobra. Czyli byłoby dobrze zrobić medytację przy ognisku, przy okazji ulepszenie postaci. Tutaj było to ognisko, dobra, już pamiętam. Opowiem, że to jest trochę namącone. Jestem pogubiony w tym, co mam w sumie tutaj zrobić. Ale niech będzie, że nie, na razie jeszcze sobie poukramy, no bo ta jedynka jest naprawdę strasznie ciężka, jeżeli chodzi o wykonywanie tych zadań. Nowy talent, 3 tylko. A siła, poziom 3. Srebrny talent, no to ja na razie nie mam tych srebrnych talentów. Wytrzymałość może, inteligencja raczej nie, tyle walki też nie, chociaż... Srebrny silny, to nie gram. Srebrny szybki, tym gram. No brązowy, ja mam przecież... Brązowy? Ale tego nie miałem, okej. Jeszcze wieczorem, medytuj do smroku. Dodamy 8, dobra. I teraz to. No powiem, że w porównaniu do dzisiejszych gier, na przykład Horizonów, którego niedawno grałem, to jest ogromna przepaść pomiędzy tym, w jaki sposób mamy przekazane te zadania. O, Fledder jeszcze. Czyli ta bestia, która chyba tutaj grasuje, tak? Bo ktoś tam mówił o jakimś potworze, który się zjawia po smroku. Trędy się tutaj szło. No ja tego Fleddera chyba nawet nie mam po co zabijać, no bo on raczej nie da nam żadnej nagrody. Nie będzie, że na razie go ominiemy. I byłoby dobrze dojść do domu Shani, tylko że ten dom Shani był teraz w drugą stronę. Góra, prawo, dobra. Góra, prawo, góra, prawo. Przy wężu Eskulap. No akurat w tamtym miejscu już byliśmy nieraz, tak zapamiętam, bo tam Geralt mówił jakąś kwestię na temat węża, ale już nie jestem pewny, o co tam chodziło. Ale niech już będzie. Teraz przy tej bramie tutaj do góry. I mi niedługo będziemy w stanie chyba tam dojść. Mam nadzieję, że dobrą porę mamy, no bo kurczę, wracać się po raz kolejny do tego jednego ogniska, które mamy, aby oczywiście zrobić medytację, nie uśmiecha mi się. Dla mnie ten system jest naprawdę tak skopany, czemu ja normalnie medytować nie mogę? Już w tym kierunku. Tutaj na dole właśnie był ten wąż, chyba. Gdzieś do domu Shani, pięknie.
siwy, a za smarkulami się ogląda. Nie wstyd to tak! Stara, siwa, a upierdliwa. Nie wstyd to tak? O, jaki wygadany! Idź, idź! Ale jak się skalpelem albo szpikulcem do lodu zadźga, to się nie dziw! Mieszkanka szani. Komoda, co my tutaj mamy? Ale pewnie są góry. Stary! To nie tak, do... Nie czaruj mi tu! A panienka zajęta i nie przejmuje. Co? To proszę jej przekazać. Nie uczyła cię matka, że się nie przeszkadza, gdy ktoś jest zajęty? Pewno teraz sobie wybaczyć nie może, że takiego potwora wychowała. Ale... Co? No, weź już skipuj. Starość nie... Co to miało być? Co? Muszę iść do mieszkania Szani, żeby to nie pogadał o seksie. Muszę iść do mieszkania Szani, żeby z nią porozmawiać na ten temat. Czemu ta stara raszpla mnie wygania? Tu się schowała. Geralt, trafiłeś do mnie w końcu. Ano, trafiłem. Ale jak udało ci się ominąć tę starą jędzę? Mówisz o tej miłej, starszej pani z parteru? Nie zgrywaj się. Ta stara żyć mi nie daje. Starzy ludzie już tacy są. To prawda. Przynajmniej czynsz malutki. A lekarzom jak zwykle płacą w Temerii tyle, że większość już wybyła za granicę. Ty zostałaś. Ktoś musiał. Tak czy inaczej. Tak? Mam sprawę. Tak? Potrzebuję twojej pomocy w sekcji zwłok pewnego osobnika. Sekcji? Od kiedy zajmujesz się takimi sprawami? Muszę się dowiedzieć, jak zginął. Prowadzę śledztwo w sprawie Salamandry. Dobrze. Pamiętaj tylko, że nie jestem koronerem. Ty musisz zinterpretować to, co zobaczymy. Im lepiej się przygotujesz, tym więcej się dowiesz. Spotkajmy się wieczorem. Tymczasem pokręć się po mieście i zdobądź jak najwięcej poszlak. Jasne. Powęszę. Musisz też przekonać grabarza, żeby ci wydał ciało. Powodzenia w zbieraniu poszlak i do wieczora. Spotkamy się w szpitalu. Masz jakiś pomysł, gdzie mogę się dowiedzieć czegoś, co pomoże mi w przeprowadzeniu sekcji? Zapytaj Vincenta Maisa. Może powie ci coś interesującego. Ale najlepszym źródłem wiedzy jest słowo pisane. Poszukaj książek o anatomii i patologii. Do zobaczenia. Oh, no to już się nie dziwię, że dużo osób hejtowało akurat rozdział drugi, no bo... Tyle, ile tutaj jest chodzenia, szukania. O, to już jest naprawdę szok. Czyli tak. Miałem pracować z ludźmi, którzy prowadzili już dochodzenie, no bo przecież jakieś książki, to wiem. Rzemieślnik to gówno mi da, a dopóki nie przeprowadzę sekcji. Sekcja zwłok, wskaż na mapie. Cmentarz Wyzimski. Vincent Mais. Vincent Mais, gdzież on jest? Posłonek Vincenta. A spróbujemy na ten cmentarz dojść. Ale czemu na ten cmentarz niby? Wiem, ktoś. No przecież tam będzie grabarz. Ech, wy. Lepsze niż o tym byłoby słowo pisane. No to jest prawda. Ale też była mowa o Vincencie. No i tutaj jest Vincent, właśnie. Handlarzy o tej porze nie ma. Mam nadzieję, że loszek będzie otwarty, to spróbowałbym z tym Vincentem porozmawiać. Na temat sekcji, jeżeli mogę, jeżeli tutaj będzie oczywiście. Klawisz siemko. Naprawdę nie ma? Zajebiście. Gówno wiem na temat sekcji zwłok. Teraz jak? No, ta kamera już mnie tak denerwuje. Tajemniczy człowiek, no to nie chcę z nim rozmawiać. Czyli do szpitala to też nie to. Jezu, kompletnie źle poszedłem. Co ja tutaj robię? Powinienem chyba jakoś tędy, nie? Nie opowiem, że mam nadzieję, że ten rozdział niedługo się skończy, bo naprawdę to jest uciążliwe jak nie wiem. A gdzie mam od razu
przejdziemy tędy. A może jak przejdę tak ognisko, przeskipuję dzień do... To znaczy czas do rana może. Albo od razu srać to. Kurde, no bo z jednej strony no to przydałoby się te książki zdobyć. A z drugiej to czy muszę? Nie no, jest napisane, że powinienem, a nie że muszę. To nie wiem, jakby to zrobić. I idę w swoim kierunku. Teraz w trochę lepszym. Też zakonny posterunek ze Kredonie, no główne mi dadzą te posterunki. O kurde, no powiem, że trochę jest ciężkawo. Ale niech już będzie, że trochę przecierpimy. No bo ta jedynka no jest fajna, trzeba przyznać, ale no... Jak dobrze, że w tych nowszych tytułach już zrezygnowali z tego, nie wiem, uciążliwego systemu, zadań i tak dalej, i tak dalej. Już nawet w Blair Witch mam wrażenie, że łatwiej mi się chodziło i szukało tych wszystkich rzeczy. Oho, gula. Srebrny na potwory. Parowanie ciągle, co? Chodź tej drugi gulu. Aha, parowy. Nie no, może grupowy będzie lepszy. W jakim cudem oni aż tyle uników robią? Coś ciekawego może miały? Aha. Cmentarz miejski. Masa roboty dla Wiedźmina. O to chodziło. Chyba. Jak się z tego wychodziło? O, już. O, te przedmioty może będą przydatne, bo ktoś czuje, że limfa abominacji się przyda. Zaraz substancję Quebrief. O, może będzie przydatne. Nie wiem. Brama na cmentarz. Na sądzę, że będzie jak jakiś potwór raczej. No, wpiszemy sobie grę na wszelki wypadek. Wchodzimy. Aha. A to czemu zamknięte? Bo jest noc? Jezus, jeżeli jest noc, to ja chyba faktycznie tam nie dam rady dojść. Okej. Okay. No to mam plan. Spróbuję możliwe, że nie wiem. Przeskipować noc do dnia. Bo to ognisko jakoś tam chyba na dole było. O, to było tutaj, dobra. Może to zrobimy. Przy okazji może przejdziemy do jakiegoś kupca. Byłoby miło. Bo te książki anatomii mogą mi się przydać. Zobaczymy. No, kolejny naprawdę. No nie mogę, zajebiście. Aha, co to jest? Ogłuszenie. No ciek... A, jeszcze się uleczył na mnie, fajnie. A, no tak, kolejne ogłuszenie, ciekawe. O, kolejne ssanie, jeszcze lepiej. No nie, no ile on się leczy niby? Nie, no szu, oni mnie zaatakowali, bo co? Ardem, czy tam ich nie zaatakowałem? O, nie wierzę. Jak go nie atakowałem tymi atakami? No nie, no już umieram. Ogłuszenie kolejne. No co to jest za gra? No co to ma być? Nawet odpocząć przy ognisku nie mogę, no bo co? Bo nie.
Ile straciłem progresu? Nie wiem, 5 minut? No co to jest? No on się leczył na mnie, więcej niż jemu zadawałem obrażeń. Oczywiście, że musi być zamknięte. Noż co to jest? Czemu ja tyle czasu tego Wiedźmina pierwszego tracę, no? Czemu wszystko musi być tutaj takie ciężkie do wykonania? No co za naprawdę... Co to ma być niby? No i co, no i ta brama jest zamknięta, bo jest noc, czy jest zamknięta, bo nie mogę, bo muszę jakieś inne zadanie wykonać w innej kolejności, no. Broń srebrna, silna. I co, pojawi się tutaj ten fleter? No, oczywiście. Co to jest? No, no chłop ucieka. A się, nie wiem, zachowuje jak jakiś bot. No. No jestem do... No, wreszcie. A, kolejny. Zajebiście. Ledwo z jednym sobie poradziłem wcześniej. Jak się patrzy, bohater. Talentów nie mam, dobra. Do smroku, do południa. Dobra, już będzie. Czemu one muszą tam się pojawiać? No myślę, że to jest jeden, to jest ich cała masa? Przecież ten poprzedni to tyle się leczy, że to był szok. Która jest? Dobra, 12, gdzieś tyle. No i liczę na to, że teraz ta brama będzie otwarta, no bo naprawdę nie mam pojęcia, co ja mam tutaj zrobić. Że jest tam mowa tylko o tym, że mam się... że powinienem się doinformować. A nie, że muszę, bo inaczej nie dam rady tego śledztwa przeprowadzić. Nie, no, no liczę na to, że da radę. Jak nie, no to spróbujemy przejść do jakiegoś handlarza. Ale jest przecież 12, to czemu ta brama miałaby być zamknięta? Biedna ja, nieszczęśliwa. Co mam począć? Nikt nie może mi pomóc. Co się stało? Mąż mnie nawiedza. Co robić? Jak to nawiedza? W łożnicy? Mąż nieboszczyk mnie prześladuje. To zmienia postać rzeczy. Powiedz mi coś więcej, może będę mógł pomóc. Co mam rzec? Mąż umarł miesiąc temu. Od tego czasu wraca jako duch. Nawiedza mnie w domu, jęczy w nocy, spać nie daje. Ale co najgorsze... Słucham. Najgorsze jest to, że o północy lata koło cmentarza. Głupoty o mnie wykrzykuje, oczernia, opinie psuje. Boję się, co ludzie powiedzą. Pewnikiem już mnie obgadują. Błagam, zrób z nim porządek. Zobaczę, co się da zrobić. Ale za takie zlecenie biorę 200 orenów. 200? Dużo strasznie. Co za świat, co za ludzie. Na cudzym nieszczęściu zarabiać. No, moja strata. Załatw to, a zapłacę. Bywaj. Aha. Czemu brama jest zamknięta? Powinien pracować z ludźmi, którzy prowadzili już dochodzenie, albo poczytać jakieś książki. Muszę znaleźć rzemieślnika. Nie mogę. Śledztwo nie ruszę na przód, dopóki nie przeprowadzę sekcji. Zajebiście. Gdzie jest jakiś zasrany handlarz? Oczywiście musi być zamknięte. Tu tutaj są niby jacyś kupcy. Czy muszę przód, prawo? Czyli albo mogę porozmawiać na cmentarzu z tym grabarzem, albo mogę książkę ubić i sobie czegoś nawiedzieć. Zobaczymy, no bo oczywiście nie dam rady niczego innego zrobić. No po prostu zajebiście, no gra jest tak spieprzona, że nie mogę. Płatność zakonu gówno mi da. A przy okazji ja też nie mam oranów, żeby kupić książki pewnie, więc jeszcze lepiej. No nie dam rady nic z tej zrobić. No dobrze, dobrze idziemy. 6 szafirów. Seksa nie... A już nie wiem, co mam kompletnie robić.
Antykwariusz gówno mi chyba da. A, nawet go tutaj nie ma, tak? No nie ma. Kwarantanny im się, sukinsynom, za... O co chodzi? Trzeba wam czegoś? Aha. Tylko to. Ciekawe. Czemu tutaj antykwariusze? A je. Dobra, jednak jest. Trzeba. Historia najnowsza, historia świata, bajki i kiechy, komik sfer, monster lawa Wiedźmini, przypomnienie Itili, historia Lary. Zaproszenie do magii, określenie polnych, potwory bagienne, medycyna. Znaczy san, no nie no. No co jest? O, to może być przydatne. Teraz gdzie ja to mam? Może to przeczytam? No coś nam to dało? Aha, albo przeczytać jakieś książki. Myślę, że jak wyznał dla mnie ogromnik. No co ja mam tutaj zrobić? O co tutaj chodzi? No to jest... No śmiech po prostu. Cmentarz Wyzimski. Z tego co się dowiedziałem, to w sprawie tego zadania to jest problem, bo nie dam rady z tego sędziem się tam dostać, więc muszę u antykwariusza jeszcze jedną książkę kupić, bo jeszcze mogą być zerikańskie owady i coś tam innego, jeżeli chodzi o przydatną literaturę w sprawie badania. Ja akurat tą medycynę sądową dobrą kupiłem książkę. Chociaż się z tego cieszę, a to miał być zerikańskie, coś zerikańskie. Historia... Właśnie, gdzie teraz to było? O roślinach, mała księga o roślinach. Co? Amerykańska alchemia? Jest to robotarda. No nie ma przecież. Przecież jak pyk jest. Czekajcie, bo ja mam tutaj tak. Medycyna sądowa to już mam. Przypomnij mi, gdy niech już będzie. Przedamy obydwie. Co jest tego lema, dobra. I to jest napisane. Następnym krokiem jest dokonanie przez dodziewanie omówionego problemu. Antykwariusze kupimy dwie pomocne książki. Medycyna sądowa oraz Zerikańskie owady i inne plugastwa. Antykwariusz jest. Czego nam trzeba? Tutaj to. Historia najnowsza, historia świata, bajki i klechy, komunikacja sfer, monstrum albo wiedźmińskie opowiadanie, przewodnia Itylii to nie, to też nie, postawa alchemii to też nie, zaproszenie do magii też nie, smoczy sen. Jest! Tak! Aha, nic mi to nie dało, tak? Jest pan grabarz! Wreszcie! O nie, nie chciałem go atakować. O, klient! Jaka ma być? Sosnowa, dębowa,
Może jakiś cieszący oko kurhanik, albo cała krypta. No niech spojrzę. Z 5 łokci trzeba liczyć na szerokość. Nie chcę trumny. Rodziny nie mam, a sam też się na tamten świat nie wybieram. No, po prawdzie dobry to argument. Ale może jednak ubijemy razem interes. Jaki znów interes? O spółce żem myślał. Mieczyska na plecach masz ogromne. Pewno nie raz kogoś po łbie przejedziesz. Pomysł jest prosty. Jak tylko kogoś ducha pozbawisz, to dasz mi cynk. Ja trumienkę pyknę, złotko wpadnie, a i tobie coś odpalę. Jesteś chory. Nie chory, tylko obrotny. Praca jak praca. Dość żartów. Pogadajmy o czymś innym. O co chodzi? Trzeba wam czego? Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nic o tym nie wiem. Ale mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę ciekawych zgonów. Chodzi mi o konkretne zwłoki. Bez łaski. Wybredny się znalazł. Jak się zdecydujesz, czego chcesz, to zapraszam. Oglądanie zwłok to sztuka. Pozornie przeciętne zgony mogą cię zaskoczyć. Zawsze warto szukać głębiej. Ale kogo to obchodzi? Mógłbyś udostępnić mi ciało więźnia do sekcji? Za butelkę dobrej krasnoludzkiej gorzałki. Krasnoludzka gorzałka. Flaszka wódki. Pisz sobie? Aha. Dlaczego cmentarz się... Bo tu... Jak mi sprawa? Skipujemy to wódkę. Czy ja mam wódkę? Sok malinowy, to... raczej mi się to nie przyda. Woda, czerwone wino tu są. Czemu to musi być takie nieprzydatne, ta sakwa? Pisz sobie! Fabularne. Może przynieść grożej flaszkę wódki. U kogo ja niby flaszkę wódki kupię? Nie, spróbuję się zorientować dopiero w następnym odcinku. Siemka.